mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko i dzisiaj otwieranie na ekranie. A będziemy otwierać przesyłkę z wydawnictwa Prohibita, a w zasadzie też z księgarni Multibook, do której warto zaglądać, ponieważ ma sporo dobrej, konserwatywnej, katolickiej literatury i można zawsze znaleźć tam coś interesującego i ciekawego. A nim zabiorę się za otwieranie tej przesyłki, ogromnie dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie nowe subskrypcje i dziękuję też za wszystkie kawki. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny tym, którzy coś takiego mi zafundowali i myślę powoli, jeśli ten kanał się rozkręci, o tym, żeby też ze swojej strony takich widzów mojego kanału, którzy wspierają właśnie fundując autorowi kawę, żeby ich również w jakiś sposób za to wynagrodzić. Ale to w jakiejś przyszłości, miejmy nadzieję, że niezbyt dalekiej. Myślę, że może coś na koniec roku uda się już wymyślić. Dziękuję w każdym razie za to wszystko i proszę o kolejne subskrypcje, polubienia, udostępnianie linków. A teraz otwieramy przesyłkę. Aby otworzyć tę przesyłkę, prawdopodobnie troszeczkę trzeba będzie się namęczyć, bo jest dobrze zabezpieczona, żeby nie książka nie uległa uszkodzeniu. Widać, jest mocno opakowana. I zaraz będzie trochę hałasu. Zdzieramy kolejne warstwy, żeby dostać się do książki. Już chyba widać pudełko, proszę Państwa. Pozbędźmy się tych fragmentów. O, już. I zdaje się, że to będą dwie książki nawet. Zaraz się przekonamy. Tak, tutaj kolejne warstwy, żeby wyrobić pudełko, w którym skrywają się te dwie książki z wydawnictwa Prohibita i z księgarni Multibook. Jeśli się nie mylę, to są to połączone ze sobą byty. Tak, przecinam taśmy i już wiem, że się Państwo niecierpliwią, żeby się dowiedzieć, co to takiego. I jeszcze jedna taśma i proszę Państwa, już jesteśmy w środku i mamy tutaj dwie publikacje. Zastanawiam się, od której zacząć. Dobrze, zacznę najpierw od tej. Jest to książka arcybiskupa Józefa Teodorowicza, Kazania o Bogu i Ojczyźnie. Myślę, że jak najbardziej potrzebne dzisiaj, o ojczyźnie nigdy za wiele, a żyjemy w takich czasach, kiedy chyba grozi nam jakiś kolejny Związek Sowiecki, tym razem przychodzący do nas z Zachodu. Zdaje się, że niektórzy, którzy doświadczyli komuny, za bardzo nie zmądrzeli i przypomina się słynna pieśń o spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego. I przeczytajmy sobie, zerknijmy sobie na okładkę, co tutaj mamy. Jak widać, publikacja jest dość obszerna, liczy sobie ponad 420, ponad 430 stron. I czytam z okładki rekomendacje. Kazania patriotyczne arcybiskupa Teodorowicza to dla dzisiejszego Polaka katolika lektura z pewnością więcej niż pomocna. Jeśli z burzy, jaka się dziś nad Kościołem i Polską rozszalała, ma on wynieść nie tylko nienaruszoną, ale też wzbogaconą i zahartowaną katolicką
oraz polską tożsamość, jeśli ma obronić przed nawałnicą kłamstwa swoje i swoich dzieci polskie oraz katolickie myślenie i co więcej ma to myślenie na nowo odkryć i uaktywnić, to najzwyczajniej w świecie nie stać go na zamknięcie się na przekaz, jaki głosi skarga XX wieku. Skarga XX wieku, oczywiście chodzi o Piotra Skargę, do którego zostaje arcybiskup Józef Teodorowicz tutaj przyrównany. I dalej czytamy, że ten płomienny kaznodzieja, głęboki intelektualista i mistyk, określany mianem polskiego Newmana, w przedziwny sposób połączył w sobie miłość Boga i Polski. Cała jego biografia to ciąg walki o Boga w duszy narodu, walki twardej, nieustępliwej, walki, którą bez wątpienia kiedyś uwieńczy zwycięstwo, ale która dziś nadal jeszcze trwać musi. I może jeszcze przypomnijmy, tutaj też będę się posiłkował okładką, kim był Józef Teofil Teodorowicz, żyjący w latach 1864-1938, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego, teolog, polityk, w latach 1902-1918 zasiadał w Sejmie Krajowym we Lwowie i w Izbie Panów w Wiedniu, gdzie bronił spraw polskich. Poseł na Sejm Ustawodawczy, a następnie senator pierwszej kadencji w drugiej RP, zaangażowany w sprawę powrotu Śląska w granice Polski. Gorący patriota oraz słynny mówca i kaznodzieja, a także działacz społeczny. Widomym znakiem jego zasług była ogłoszona po śmierci żałoba narodowa. Pochowany na cmentarzu Orląt Lwowskich, a jego pogrzeb był ostatnią wielką manifestacją patriotyczną w przedwojennym Lwowie. Tak się zmieniają czasy, tak kazania o Bogu i Ojczyźnie arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Mam nadzieję, że uda mi się o tej książce powiedzieć Państwu więcej, bo sam jestem jej ciekaw. A teraz kolejna przesyłka, kolejna książka. I kolejna książka z wydawnictwa Prohibita to Teodor Jeske Choiński, Ludzie renesansu. I jest to druga chyba, jeśli się nie mylę, książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prohibita. Nie wiem, czy tutaj mamy gdzieś jakąś informację na ten temat. Tak, oczywiście. Wcześniej ukazał się Demon odrodzenia, powieść historyczna z czasów włoskiego renesansu. Jeśli się nie mylę, to mówiąc krótko tę książkę, krótko przy okazji otwierania przesyłki z wydawnictwa Prohibita prezentowałem. I cóż my tutaj mamy? Otóż czytamy tak. Teodor Jeske Choiński kreśli niezwykle żywe i barwne portrety wybranych ludzi odrodzenia na tle epoki, w której żyli. Książka nie tylko dla miłośników historii i Italii, ale dla każdego, kto ceni sobie świetny styl i intrygujące, często zaskakujące koleje losów tych najbardziej znanych i tych zapomnianych ludzi. I mamy tutaj Michała Anioła, Machiavellego, słynnego Wawrzyńca de Medici i tak dalej, i tak dalej. I papieża Juliusza II i Michała Anioła. Mamy tutaj o antysemitach renesansu. I jest to niewątpliwie książka dla miłośników historii. Mniejsze wydanie zostało przygotowane na podstawie wydania z 1916 roku. Dobrze, że są takie wydawnictwa jak Prohibita, które przypominają tych autorów, którzy z jakichś względów zostali zapomnieni, być może z powodów cenzury komunistycznej, o których dzisiaj mało się mówi, mało wie. I nie jest to zresztą też jedyne wydawnictwo, które na szczęście takie książki przypomina. Tutaj sobie zerknę w bok i mam
na półce książkę Teodora Jeske-Chojeńskiego Błyskawice, która została wydana przez wydawnictwo i drukarnię diecezjalną w Sandomierzu. I jeśli się nie mylę, to wydawnictwo również wydało chyba jeszcze jedną, a może jeszcze dwie książki tego autora. I to oznacza, że mamy już dostęp do kilku utworów, kilku publikacji tego pisarza, który jest przypominany właśnie przez takie wydawnictwa jak Prohibita. I przypomnę raz jeszcze, że oprócz tego mamy tematycznie zresztą książkę związaną z renesansem, z odrodzeniem, książkę pod tytułem Demon Odrodzenia, powieść historyczną z czasów włoskiego renesansu, tego samego autora. Niestety akurat nie przyniosłem jej sobie tutaj pod rękę, nie wiedziałem, że to będzie ta książka, to bym Państwu zaprezentował, ale myślę, że jeszcze o tych książkach powiem Państwu więcej. Czy to mówiąc krótko, czy w BookTube na kanale PCH24TV. Ogromnie Państwu dziękuję za wszystkie polubienia, subskrypcje, udostępnienia. Proszę o jeszcze więcej subskrypcji. Mam nadzieję, że uda się nam osiągnąć cel do końca roku 1000 subskrypcji, ponad 1000. Do tej pory idzie nam całkiem nieźle. Kto wie, może uda nam się do końca kwietnia dobić do 700 subskrypcji, oby tak było. Dziękuję też ogromnie wszystkim tym z Państwa, którzy wspierają ten kanał, udostępniając link do niego i umożliwiając zwiększenie tej liczby subskrybentów. Ogromnie też chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy postawili mi kawkę. Przypominam, link można znaleźć w opisie pod spodem. Kto chce, może zafundować autorowi małą kawę, takie espresso, średnią, większą, a nawet kilka filiżanek. I ogromnie tym osobom, które to zrobiły, dziękuję. Zdaje się, że zaoszczędzone pieniądze na kawę z mojej strony przydadzą się do uzupełnienia sprzętu. Niestety teraz nagrywam ten odcinek mając uszkodzoną lampę, którą używam do oświetlenia. Po prostu niestety upadła mi i zdaje się, że nie będzie można naładować już baterii w tej lampie. Wtyczka się nie trzyma. Jeszcze światło się świeci, ale chyba już do kolejnego nagrania nie będzie się niestety nadawać i mam też wrażenie, że to światło jest coraz słabsze, więc na pewno pierwszym zakupem będzie uzupełnienie oświetlenia, żeby te nagrania kolorystycznie, wizualnie prezentowały się przyzwoicie. I już więcej nie gadam, bo się jak zwykle rozgadam. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Mówiąc Krótko, a także kolejnego odcinka z cyklu BookTube na kanale PCH24TV. To jest mój BookTube, to jest mój drugi program o książkach. A na tym kanale, na tym prywatnym, można oglądać Mówiąc Krótko, otwieranie na ekranie, w ostatnim czasie także tak zwane shoty, w których zapowiadam m.in. otwieranie na ekranie, ale także programy z BookTube. Z Panem Bogiem!